Minął rok od tego czasu, jak tu byłem. I tak sobie myślę, a no może sobie tu wystąpię, bo w końcu tu się zaczęło to wszystko. No i się okazało, że tak. Akurat nowy singiel. Udało się go połączyć z odcinkami na żywo, gdzie mogłem wystąpić i go zaśpiewać. No i co? Ja się bardzo cieszyłem z tego, że dostałem w ogóle informację, o, będziesz występował na pierwszym live'ie, a ja, o, super! Nie planuję płyty póki co. Bardziej chcę się skupić nad kierunkiem, jeżeli chodzi o muzykę. I robienie numerów. Nie chcę tutaj mówić o żadnych terminach, bo na przykład jutro powiem, że płyta za 3 miesiące, a potem stwierdzę, że o nie, jednak wolę w innym klimacie i zrobię za 2 lata, więc... Byłeś w drużynie Andrzeja Piasecznego, czy masz jakiś z nim kontakt, czy odzywa się do ciebie i mówi, jak mu się podobają twoje poczynania muzyczne? Tak, stale mam kontakt z Andrzejem, pozdrawiam. I jakby cały czas jesteśmy na łączach i jakby wymieniamy się w ogóle tym, co u nas i jak w ogóle u nas z muzyką i nie tylko. I naprawdę została ta znajomość. Raz po raz na głowie zdaje świat.